Cześć, nazywam się Adrian Sobieszczański, jestem historykiem i warszawianistą i dzisiaj wraz z Biurem Niepodległa zabiorę Was w podróż zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Przemierzymy leśną gęstwinę w poszukiwaniu śladów przeszłości. Zajrzymy na osiedle drewnianych domów z roku 1932. A także udamy się ponad 300 km na południowy zachód od Warszawy, aby zebrać całość okruchy historii transatlantyckiej radiostacji Babice i przedwojennego Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Na początek zapraszam Was na pogranicze warszawskiego Bemowa i gminy Stare Babice. Zatem opuszczamy centrum Warszawy i w drogę. Naszą podróż zaczynamy od miejsca, które 100 lat temu było otwartym, podmokłym terenem wybranym przez władzę na budowę jednej z najważniejszych inwestycji okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dlaczego to właśnie tutaj, na przedmieściach Warszawy, wybudowano radiostację Babice? Powody takiej decyzji były co najmniej cztery. Był to stary carski poligon artyleryjski, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przeszedł na własność Skarbu Państwa. Bliskość Warszawy, łatwość dowozu materiałów oraz pracowników na budowę, podmokły teren, który sprzyjał tego typu inwestycjom, oraz brak zakładów przemysłowych oraz linii kolejowych, które mogłyby zakłócać sygnał radiowy. Zniesienie telekomunikacyjnego kolosa było ogromnym wyzwaniem, ale technologiczne wsparcie przypłynęło zza oceanu na mocy umowy licencyjnej podpisanej z amerykańską firmą Radio Corporation of America. W lesie bemowskim można dosłownie dotknąć historii. Zachowały się tutaj m.in. budynki wartownicze, czuwajki, betonowe fundamenty wież antenowych czy ruiny budynku nadajnika. W tym miejscu znajdował się budynek, w którym ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski w roku 1923 uruchomił radiostację. Jak to zrobił i co łączy Las Bemowski ze stolicą Dolnego Śląska? Aby się tego dowiedzieć, musimy opuścić Warszawę i udać się w dalszą podróż. Łącznikiem między stolicą Polski a stolicą Dolnego Śląska jest pewien eksponat znajdujący się w Muzeum Poczty i Telekomunikacji, które od roku 1921 funkcjonowało w Warszawie, zaś od roku 1956 mieści się tutaj, w zabytkowym budynku Poczty Głównej przy ulicy Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Zajrzyjmy zatem do środka. A oto i on, klucz, a precyzyjnie rzecz ujmując srebrny przekaźnik, którym prezydent Stanisław Wojciechowski przy udziale 600 prominentnych gości uruchomił radiostację Babice 17 listopada 1923 roku, po czym nadał depeszę do swojego odpowiednika, prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Calvina Coolidge'a Jr.
O przeszłości świadczą nie tylko eksponaty muzealne, ale też pamięć ludzka, która jest ważnym nośnikiem informacji. Wracamy zatem do Warszawy, aby odnaleźć swoistego rodzaju genius loci podwarszawskich starych babic, gdzie do dzisiaj niektórzy mieszkańcy pamiętają historie opowiadane przez poprzednie pokolenia. Historia mojej rodziny to de facto historia radiostacji. Okoliczni mieszkańcy znajdowali zatrudnienie na jej terenie. Mój pradziadek malował wieżę radiostacji jeszcze jako 20-latek. Moja babcia 16 stycznia 1945 roku widziała bezpośrednio, jak Niemcy wysadzają ją w powietrze, a mój ojciec w latach 60. i 70. kąpał się w basenie chłodzącym radiostacji, ponieważ był on zaadoptowany jako publiczna pływalnia. I stąd też moja pasja do tego tematu. Jesteśmy przy ulicy Radiowej, która już sama nazwa przypomina o przedwojennym przeznaczeniu tych terenów. Za moimi plecami jeden z dwóch zachowanych domów, w których mieszkali pracownicy radiostacji. Zarówno domy, jak i budynek nadajnika radiostacji, którego pozostałości widzieliśmy w Lesie Bemowskim, zaprojektował wybitny architekt warszawski Marian Kątkiewicz. Kim był? O tym najlepiej opowie wnuk samego architekta. Marian Kątkiewicz jest zaliczany do wybitniejszych architektów warszawskich. Był architektem szalenie wszechstronnym. Brał udział w rozmaitych pracach, w rozmaitych projektach i to począwszy od projektów bardzo dużych. Tutaj w pobliżu na kolonii Staszica również było osiedle, które było, właściwie którego pierwsza część była całkowicie jego projektu, ale to nie były tylko małe domy, to były również kamienice, tak jak ta, przed koło której teraz stoimy na Śniadeckich. Ją zaprojektował jako ciekawostka, miał 28 lat tylko. W niej mieszkał, w niej miał później swoją własną pracownię. Tutaj obok stoją jeszcze dwie kamienice. Dom urzędników Banku Gospodarstwa Krajowego. Dom na rogu Koszykowej i Emilii Plater, również projektu dziadka. To nie były tylko projekty domów mieszkalnych, to były również projekty budynków użyteczności publicznej. Tuż obok nas jest gmach słynnego warszawskiego gimnazjum imienia Staszica, również przez niego zaprojektowany. Przy tej wszechstronności trudno się dziwić, że zaproponowano mu projekt taki mocno nietypowy dla architekta, budowę budynków radiostacji babickiej. Podjął się tego i z powodzeniem zrealizował. Jak radiostacja to jej łączność, a jak łączność to powołane do życia w roku 1919 dekretem Józefa Piłsudskiego Ministerstwo Poczt i Telegrafów. Dla pracowników ministerstwa od roku 1932 zaczęło powstawać osiedle łączności Babice, sąsiadujące bezpośrednio z radiostacją. Powstało ono z inicjatywy ówczesnego ministra poczt i telegrafów Ignacego Bernera, od którego nazwiska w roku 1936 osiedle otrzymało nazwę Bernerowo, funkcjonującą zresztą do dziś. Ciekawostką integralną częścią Bernerowa jest linia tramwajowa, doprowadzona tutaj w roku 1933 w celu skomunikowania podmiejskiego wówczas osiedla z Warszawą. Jest to jedyna w Warszawie jednotorowa linia tramwajowa, poprowadzona niezależnie od ulicy w jej końcowym odcinku. Dziesięć 126-metrowych wież i rozciągnięte pomiędzy nimi anteny stanowiły de facto infrastrukturę przesyłową. Treść depesz nadawano i odbierano w Urzędzie Radiotelegraficznym Transatlantyckim Warszawa, znajdującym się pierwotnie w Pałacu Brühla, zniszczonym podczas II wojny światowej.
Na zlecenie wspomnianego przeze mnie Ministerstwa Poczty i Telegrafów architekt Julian Puterman-Sadłowski zaprojektował nowy gmach urzędu telekomunikacyjnego na rogu ulic Poznańskiej i Nowogrodzkiej. Po ukończeniu budowy w roku 1932 przeniesiono tutaj centralne biuro operacyjne obsługujące instalacje w Babicach. Zachowany modernistyczny gmach możemy do dziś podziwiać w centrum Warszawy. Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna, bo tak brzmiała jej pełna techniczna nazwa, umożliwiła Polsce bezpośrednie wysyłanie międzykontynentalnych wiadomości. Była łącznikiem kraju z liczną Polonią, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale też świadectwem powrotu niepodległej Polski do międzynarodowej polityki i budowania jej suwerennej państwowości. Mimo tego wciąż pozostaje enigmatycznym echem przeszłości. Zdecydowanie mniej rozpoznawalnym niż inne kluczowe inwestycje okresu dwudziestolecia międzywojennego, jak budowa portu w Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Setna rocznica uruchomienia radiostacji to doskonała okazja, aby przypomnieć jej znaczenie, miejsca i pozostałości, które zachowały się do czasów współczesnych. Podróż, którą wspólnie odbyliśmy, nie kończy się, ponieważ pamięć o radiostacji trwa w nazwach, ludziach i pamiątkach przeszłości. Wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat radiostacji, zachęcam do wysłuchania podcastu pod tytułem Nadajemy z Nadwisły, nagranego w ramach serii Halo, tu niepodległa, dostępnego pod QR-kodem wyświetlonym na koniec filmu. Zaś tych, którzy mają taką możliwość, zachęcam do eksploracji pozostałości radiostacji na pograniczu dzielnicy Bemowo i gminy Stare Babice. Do zobaczenia!